Dzień dobry, kochani, jak się mamy? Jesteście na kanale Odmładzenie na Surowo, ja mam na imię Mariusz. Projekt powstał ponad 5 lat temu po to, żeby podzielić się z Tobą naszą wiedzą, którą myśmy zdobywali w swojej drodze do zdrowia. Wiedza, która jest łatwa, prosta i przyjemna, która przygotowywała nas wszystkich na to, żebyśmy mogli przetrwać czasy globalnego cyfrowego reżimu. Mam nadzieję, że za momencik zobaczycie, że nadaję na żywo. Jeśli mnie widzisz, jeśli mnie słyszysz, puść mi paluszek, puść mi serduszko. Napisz w komentarzu, jak Ci mija weekend. Pokonajmy przede wszystkim cyfrowy reżim w postaci cenzurowania naszych treści. Każda Wasza reakcja, każde Wasze podzielenie zwiększa zasięgi tych materiałów. Na szczęście czujecie, że to, co przekazujemy, jest właściwe, wartościowe i prawdziwe i dzielicie się tym od paru dni przynajmniej. Robicie wszystko, aby nasze materiały dotarły jak najdalej. I od mniej więcej 2 do 3 tygodni powróciliśmy do tematu tak zwanego wielkiego resetu, czyli tak zwanej transformacji, która zachodzi na świecie, która rozpoczęła się w 2020 roku. I przekazywaliśmy Wam informacje na temat tego, jak wygląda tak naprawdę ten cały teatr, cyrk. Chcieliśmy zwrócić Waszą uwagę na elementy, które są wartościowe czy potrzebne, a te, które są błahe, żebyście potrafili to rozpoznać. Jak również chcieliśmy Wam wskazać, jak wyglądają te całe teatrzyki, jak cały ten cyrk jest planowany, jak również rozgrywany. I ostatnio powiedzieliśmy Wam również o tym, że z końcem maja tutaj rząd światowy, nie rząd światowy, WHO w połączeniu z Unią Europejską zacieśniają swoje stosunki, że tak powiem, wprowadzają, zgodzili się na to 5 czerwca, aby wprowadzić globalny, cyfrowy system zdrowia, czyli wszystko, co było zapowiadane, co przekazywaliśmy Wam już w projekcie Odmładzanie na Surowo przez ostatnie 3 lata, po prostu wchodzi w życie. Część osób napisało nam wprost: Boże Mariusz, myśleliśmy, że to się wszystko już skończyło i możemy wrócić do swojego codziennego działania, a to się okazuje, że wcale nie. Część napisała: a skąd ty to wiesz? A część napisała, i o tym dzisiaj będziemy mówić: Mariusz, to jak się przed tym wszystkim obronić? Czyli co zrobić, aby uniknąć trudności, że tak powiem, albo łatwiej przejść przez cały ten proces. I podam Wam dzisiaj 5 takich stref, nad którymi warto zadbać już dzisiaj, popracować już dzisiaj, aby przejść łatwiej przez ten proces. My nie jesteśmy, nie mamy tutaj takiej kryształowej kuli, nie jesteśmy w stanie zobaczyć faktycznie, jak to wszystko będzie wyglądało, pomimo tego, że w 2019 roku, tuż przed rozpoczęciem wielkiego resetu, wprowadzaniu ID 2020, jak również Great Reset 2030, dostaliśmy informacje z poufnych źródeł, że właśnie się rozpoczyna. Dlatego tak łatwo było nam na początku 2020 roku, już w styczniu, zanim jeszcze ogłoszono w marcu epidemię w Polsce, było tak łatwo nam przekazać Wam informacje, żeby zwrócić Waszą uwagę, że to będzie jedna wielka maskarada, że to będzie jeden wielki cyrk. Część osób nam totalnie nie wierzyła. Myślę, że około 90% osób wręcz była przeciwna temu, co przekazujemy. Nie miała zielonego pojęcia, no ale taka jest niestety, nie wiem, rola osoby, która przychodzi z informacjami, o których większość osób nie wie, są absurdalne, w ogóle nikt nie może sobie dopuścić nawet ich do myśli, do swojej głowy, że coś takiego może się wydarzyć. No i niestety, na początku nas chcieliście zlinczować. Na szczęście bardzo szybko zauważyliście, że to, co przekazujemy, ma odzwierciedlenie w rzeczywistości. No i ostatnie lata dzięki nam, między innymi, ale głównie dzięki nam, udało Wam się przetrwać bez certyfikatów, bez przyjmowania różnego rodzaju eksperymentów medycznych, które są nie wiadomo mego pochodzenia i nie wiadomo tak naprawdę, jak będą wpływać na nasze ciało. I udało nam się przetrwać te pierwsze 3 lata, ale to nie jest koniec, dlatego że ta transformacja została zaplanowana na 10 lat. I te 10 lat właśnie jesteśmy w trakcie. Część rzeczy będzie się działa natychmiast, będziecie to widzieli, na przykład, nie wiem, dzisiaj Wam powiem, jutro się wydarzy, a część rzeczy dopiero z czasem się pokaże. I dlatego tak jest trudno przekazywać tą treść, bo wychodzicie na zewnątrz i bardzo dobrze, że tak robicie, patrzycie sobie, nie wiem, słoneczko świeci, wiaterek wieje, ruszają się liście na drzewach, tu ptaszek przeleci, tam motylek, tutaj jakaś pszczółka, chodzicie po trawie, myślicie sobie, no nic się nie dzieje, bo faktycznie tak jest, nic się nie dzieje, poza tym, co dzieje się za kulisami.
Bo za kulisami dzieje się wiele i jeśli się nie przygotujemy jako jednostki, jak również jako społeczność, to będzie nam trudno. Będzie nam trudno, będziemy zaskoczeni, chociaż mam nadzieję, że słuchając naszych materiałów nie jesteś zaskoczony, nie jesteś zaskoczona, ale dzisiaj warto by było, żebyśmy porozmawiali, bo następny etap założenia, ja tego nie wiem do końca, ale można by było założyć, używając logicznego umysłu, będzie trudniejszy. Bo tak jak według Chomskiego te 10 zasad ogłupiania społeczeństwa, jest tam jeden z punktów, który mówi wprowadzaj zmiany powoli, czyli tak zwane gotowanie żaby, tak? Opowiadałem wam o tym, jak się gotuje żabę, żeby jej nie żeby nie wyskoczyła z garnka. I dlatego zmiany wprowadza się powoli. Czasami się przyspiesza, czasami się zwalnia. Jesteśmy w trakcie III wojny światowej tak naprawdę, wojnie przeciwko całej ludzkości. A dzisiaj nie trzeba żadnych bomb nuklearnych, nie trzeba żadnych, nie wiem, akcji zbrojnych w postaci żołnierzy na ulicach. Dzisiaj wystarczy po prostu zawładnąć mediami. Do tej pory były to media głównego ścieku. Dzisiaj WHO rządzi mediami społecznościowymi, bo WHO zarządza tutaj, wprowadza cenzurę na przykład na Facebooku czy na YouTubie i te treści nie mogą być wyświetlane wszystkim, którzy te treści powinni zobaczyć. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że władza absolutna jest bezwzględna. Ta władza jest olbrzymia i większość z nas tej władzy nie rozumie i myśli sobie, o, tam wyjdę na ulicę, trochę pokrzyczę z transparentem i się wszystko zmieni. No niestety, tak to nie działa. Ta władza jest dużo silniejsza, dużo większa, niż nam się wszystkim wydaje. I dzisiaj te 5 stref, o które warto zadbać, po to, żeby było ci łatwiej przetrwać do 2030 roku i poza 2030 rok. I tutaj pierwszą taką rzeczą, którą zanim powiem o tych 5 strefach, które pragnę podkreślić, to jest to, że przestań czekać na kogoś, kto przyjdzie i cię ocali. Powiem to raz jeszcze wyraźnie. Przestań czekać na kogoś, kto przyjdzie i cię ocali. Przez lata indoktrynacji, programowania dano nam takie wrażenie, że przyjdzie jakiś, nie wiem, polityk, jakiś, nie wiem, rewolucjonista, albo wyjdziemy wszyscy na ulicę i zmienimy całą rzeczywistość. Przestań na to czekać. Przekonaliśmy się wielokrotnie, że wyjście na ulicę nawet 200 czy 500 tysięcy ludzi nic nie zmienia. Tu nie ma żadnej zmiany, ponieważ zmiana nie pochodzi z tego miejsca. Tłumy wychodzą z niewłaściwych pobudek. Tłumy wychodzą na ulicę, bo wydaje im się, że o coś walczą. Ktoś im coś nagada, tłumami jest bardzo łatwo zarządzać. I te tłumy wychodzą i walczą o sprawy, które są nieistotne. Które wydają im się bardzo istotne, ale są tak są zaprogramowani, że wydaje im się, że idą po to, co wychodzą, to jest bardzo istotne. Natomiast wracają później do siebie do domu i nic się nie zmienia. I możecie to potwierdzić, no bo nie wiem, byliście, niektórzy z was byliście 2 tygodnie temu, czy to było tydzień temu, już nie wiem, 4 czerwca na ulicach Warszawy i w wielu miastach również. I co się zmieniło? Nic się nie zmieniło. Trzeba było wrócić do pracy, trzeba było dalej robić zakupy, dalej trzeba było przyglądać się temu wszystkiemu, jak naprawdę system rządzi. Że system wprowadza zmiany tak, jak zaplanował i system wprowadzi zmiany tak, jak zaplanował. Dlatego warto by było zadbać o te rzeczy, na które mamy wpływ. Na te rzeczy, które mamy wpływ. Pamiętasz, wczoraj rozmawialiśmy na temat paniki, ataków paniki. I mamy różnego rodzaju objawy przy ataku paniki. Pierwszy objaw to hiperwentylacja. Następny to mamy oblewanie potów. Następny to mamy kołatanie serca. Następny mamy zawroty głowy. Następny mamy podwyższony puls. I tak dalej, i tak dalej. Na 90% tych objawów nie mamy żadnego wpływu, bo czy jesteśmy w stanie, nie wiem, w mgnieniu oka zmieniać swój puls, spowodować, że nie mamy zawrotów głowy? No nie, ale mamy wpływ na jedną rzecz. Mamy wpływ na sposób i prędkość oddychania. I nad tym się skupiamy. I tak samo jest w przypadku wielkiego resetu. Na całe zmiany nie mamy wpływu. Dlatego nie czekaj na kogoś, kto przyjdzie i cię ocali. Wielu z was napisało, Mariusz, a co myślisz o demokracji bezpośredniej? To jest znowu odwracanie uwagi. Teraz już nie ma czasu na demokrację bezpośrednią. Nie ma czasu na rewolucję. Nie ma czasu na walkę taką, która była wcześniej uznana jako właściwa. Te zmiany nic nie dadzą, a wręcz będą odwracać twoją uwagę od rzeczy, które są faktycznie ważne. A jakie są ważne? Numer jeden i najważniejsze z tych 5 stref, o które warto zadbać, to jest co? Jak myślicie?
To jest zdrowie. Zdrowie powinno być dla nas numer jeden i najważniejsze. I powiesz, Mariusz, no projekt odmładzenie na surowo, oczywiście, że zdrowie i ty znowu o zdrowiu i tak dalej. Absolutnie nie. Pragnę, żebyś podszedł do zdrowia zupełnie inaczej. Po pierwsze i numero uno, zadbaj o swoje zdrowie. Dlaczego? Dlatego, że jak będziesz chory, to będziesz natychmiast musiał zderzyć się z reżimem. I wszyscy wiemy, jak było w ostatnie lata, że żeby przejść jakieś zabiegi, które były zaplanowane, trzeba było czekać miesiącami, a nawet latami. Ludzie po prostu poumierali, bo nikt o nich nie zadbał. Bo najważniejsze było zrobić test, najważniejsze było to, czy przyjął następną dawkę, żeby go w ogóle wpuścić na salę operacyjną i do przychodni. Czyli numer jeden i najważniejszy, zadbaj o zdrowie, żebyś co? Żebyś nie musiał korzystać ze służby zdrowia. Bo to nie ma nic wspólnego z żadną służbą, ani ze zdrowiem. Po prostu ustaw sobie tak swoją świadomość, że ty nie potrzebujesz służby zdrowia do niczego. Do niczego nie potrzebujesz. Jesteś królem swojego zdrowia i życia. I po pierwsze, zadbaj o swoje zdrowie. I mam tutaj taką historię. Historię Torbieli w mojej rodzinie. Jest pewna osoba, która jest świadoma tego, jak świat ten funkcjonuje, bardzo bliska mi osoba, natomiast rozwijała jej się torbiel i podjęła decyzję, że potrzebuje teraz w czasach największego tego wielkiego resetu usunąć tą torbiel. I to było 1,5 roku temu, w momencie, kiedy zaczęto wprowadzać dawki, kiedy zaczęto wprowadzać śmiercionki i lekarze wyraźnie powiedzieli, jeśli pani chce przejść operację, musi pani poddać się zastrzykowi. I co ona zrobiła? Chciała usunąć tą torbiel i poddała się zastrzykowi. I dzisiaj nosi jakieś świństwo w swoim ciele. Być może dostała sól fizjologiczną, dlatego nadal żyje i miała szczęście, bo nie dostała dawki śmiertelnej, ale po prostu musiała to przyjąć. I dlatego zadbaj o swoje zdrowie, kiedy jeszcze możesz, kiedy jeszcze się możesz tego nauczyć, po to, żeby uniknąć kontaktu ze służbą zdrowia. To po pierwsze. Czyli osoba chora będzie musiała uzyskać pomoc, natomiast osoba zdrowa będzie mogła sobie spokojnie żyć poza reżimem, nie będzie musiała wchodzić do przychodni czy do szpitala, aby poddać się jakikolwiek zabiegom. Czyli do czego cię zachęcam? Ucz się codziennie. Zainwestuj swój czas teraz w to, żeby się nauczyć 5 filarów zdrowia w projekcie Odmładzanie na surowo. 5 filarów zdrowia, czyli co jeść, jak jeść i po co. Zacznij przeprowadzać oczyszczania swojego organizmu, bo umieramy tylko z dwóch powodów. Pierwszy to jest niedożywienie naszego organizmu, a drugie to jest zanieczyszczenie naszego organizmu. Jak zadbasz o te dwie rzeczy, to trzeci filar się pojawi, czyli naprawianie. Naucz się, jak naprawia się nasze ciało. Mamy dla ciebie 4 książki, które napisaliśmy. Tam jest wszystko, co potrzebujesz z takiej fundamentalnej wiedzy, aby odzyskać zdrowie, jeśli jesteś chory. Jak również oglądaj nasze materiały. Jest ich ponad 2000, na których są informacje, w jaki sposób twoje ciało się naprawi, kiedy nauczysz się odpowiednio zjadać pokarmy i odpowiednie pokarmy, jak również oczyścisz swoje ciało. Czwarte, ćwicz codziennie. Dbaj o to, żeby limfa się oczyszczała, żeby twoje ciało wyrzucało toksyny na co dzień w takim cyklu 24-godzinnym, bo za każdym razem jak śpisz, twoje ciało usuwa toksyny z komórek, z przestrzeni międzykomórkowych i trzeba je wydalić na zewnątrz, czyli codzienne ćwiczenia. I piąty filar to jest tak naprawdę zrozumienie i taka sprawność umysłowa, taka sprawność psychiczna, zrozumienie, że to ty jesteś królem swojego życia, że to ty jesteś osobą, która może spowodować chorobę w swoim życiu, jak również pozbyć się tej choroby ze swojego życia. I raz jeszcze podkreślę, przestań liczyć na kogokolwiek, kto o ciebie zadba. Ani żaden lekarz, ani żaden, nie wiem, ktoś, kto udaje, że zna się na chorobach, nie zadba o ciebie, jak ty nie zadbasz o swoje zdrowie. Tylko ty w swoim życiu możesz zadbać o swoje zdrowie i ty jesteś odpowiedzialny za swoje zdrowie. Czyli pierwsza rzecz to jest zadbaj o swoje zdrowie. Jak o to zadbasz, to będziesz musiał zetknąć się z wielkim resetem, z tym całym terrorem certyfikatów zdrowotnych, najpóźniej ze wszystkich. Druga sfera to jest zadbaj o pożywienie. I to jest bardzo ważne, bo jesteśmy teraz w okresie zadbania o swoje pożywienie. Nam się wydawało, że do tej pory o nasze pożywienie dba sklep. Dostawca, sklep, jakaś instytucja, która dba o, nie wiem, o dostawy, o ten cały ciąg dostaw i tak dalej, i tak dalej.
to się zmieni. Dlaczego? Dlatego, że jak wprowadzone zostaną globalne certyfikaty zdrowia, to te globalne certyfikaty zdrowia najpierw oczywiście zostaną wprowadzone na podróże między krajami. Nie będziesz mógł wejść na pokład, tak jak do tej pory nie można było wejść na pokład wielu samolotów. To zostanie zaostrzone. Ale później będzie to poruszanie się w obrębie twojego miejsca. To będzie robienie zakupów w twoim sklepie. Nie będziesz mieć certyfikatów, sprzedawca nie będzie mógł cię obsłużyć. Nie będziesz na bieżąco z dawkami typu śmiercionki, nie otrzymasz ich na czas, nie przyjmiesz ich na czas, nie będziesz dobrze widziany na początek w miejscach publicznych, a później będziesz miał to zakazane. Popatrz, Austriacy, pod koniec reżimu ostatniego, rok temu, w zasadzie nie mogli funkcjonować. Nie mogli funkcjonować. W wielu miejscach było tak, że nie można było przyjść do pracy. W wielu miejscach nie można było wejść do wielu obiektów. I to wszystko się wydarzy, ale na większą skalę i zostanie wprowadzone permanentnie. Dlatego jak nie zadbasz o swoje pożywienie teraz, to możesz się obudzić z ręką w nocniku. Póki co każdy z nas potrzebuje jeść. Potrzebujemy wkładać jedzenie do swoich ust. I zadbanie o jedzenie to jest zadbanie, tak jak dbasz o swoje własne zdrowie, tak samo zadbaj o swoje własne jedzenie. Po pierwsze, być może masz takie możliwości. Ja tu się tylko zwracam do osób, które mają takie możliwości. Nie wiem, mają jakieś mieszkanie czy dom, mają jakieś oszczędności, nie wiem, mają dobrą pracę, która pozwala im zarabiać trochę więcej, niż muszą wydać, czyli są w stanie odkładać. Zmień kraj. Zmień kraj na taki, w którym będziesz mógł hodować rośliny, a nawet zwierzęta, jeśli je zjadasz, czy jakieś tam kury, czy świniaki i tak dalej. Ale miejsce, gdzie będzie ci dużo łatwiej zadbać o swoje plony. Czyli poszukaj kraju na świecie, w którym przez większą część roku jest ciepło, bo w takich krajach jest wegetacja przynajmniej kilka razy w roku takich roślin. Czy to owoców, czy warzyw, czy innych nasion, można je zbierać dwa, a nawet trzy razy w roku i wtedy nie musisz się martwić o jedzenie. Ale jeśli nie masz takiej możliwości, to po pierwsze naucz się konserwować żywność. Mamy teraz wiosnę, czyli jeszcze tej żywności jakby jest mało. Mamy teraz nowaliki, mamy świeże rzeczy, które wyhodowane są, no to je na bieżąco zjadamy. Ale niedługo na przykład skończą się truskawki. Niedługo skończą się, może zaczną się i skończą czereśnie. Może warto nauczyć się je mrozić na przykład. Robić jakieś przetwory, które później będziesz mógł spożywać jesienią i zimą. Tutaj Ewa Brulińska pyta, czyli gdzie? Myśmy wybrali Kostarykę. Na Kostaryce jest fajne miejsce dla nas, według nas, to jest tylko nasza opinia, gdzie można uprawiać roślinki przez cały rok. Jest ciepło, nie trzeba budować nie wiadomo jakich domów z trzema izolacjami, żeby uchronić się przed zimnem. Wcale nie trzeba wydawać pieniędzy na opał, bo nie ma zimy i jesteśmy w stanie zaoszczędzić pieniądze na życiu tam, a jednocześnie nauczyć się hodować sobie rośliny. Ale wróćmy do tego jedzenia. Czyli najprostsza rzecz, nauczyć się zabezpieczać jedzenie. Ja wiem, że w 2021 roku wyglądało na to, że będzie bardzo źle i trzeba będzie te jedzenie jakby zabezpieczyć wcześniej i ja wam to przekazałem i część z was powiedziała: Mariusz, no i widzisz, muszę teraz to jedzenie zjeść. Nic się nie stało, zjadłeś to jedzenie. Być może nauczyłeś się kisić, być może nauczyłeś się suszyć, być może nauczyłeś się, nie wiem, wykować albo robić różne rzeczy, które kiedyś robiliśmy na potęgę. Moi rodzice, jak ja również i ja, 40 parę lat temu, 50 lat temu, wykowaliśmy rzeczy, suszyliśmy rzeczy, kisiliśmy rzeczy i w ten sposób byliśmy w stanie przetrwać zimę. Nauczyliśmy się robić, w jaki sposób, nie wiem, zabezpieczyć warzywa okopowe w piwnicy. Sypaliśmy piasek, przynosiliśmy to w workach, wkładaliśmy tam te rośliny okopowe i żeśmy mogli przez cały rok je zjadać, bo kiedyś nie było takich sklepów, że pójdziesz do sklepu i wszystko było dostępne. Czyli pierwsza rzecz, może zastanów się nad tym, czy jesteś w stanie zmienić kraj. Druga, zacznij przetwarzać rośliny w taki sposób, abyś mógł być niezależny od sklepów i od dostaw. A trzecia rzecz, jeśli masz taką możliwość, a musisz zostać w Polsce, bo nie masz innej możliwości, to naucz się tak zwanej permakultury. Permakultura, o której będziemy uczyć na Witariadzie, będzie nas o tym uczyć m.in. Małgosia Lorenz, to jest sposób uprawy roślin
najprostszy, najłatwiejszy, z największą ilością jedzenia wyprodukowanej na małym obszarze. Permakultura jest idealna w naszym obszarze, na naszym obszarze. Warto się tego nauczyć, warto zdobyć kawałeczek ziemi, to nie musi być wcale dużo, i zacząć już się przygotowywać na uprawy permakulturowe. A jak to zrobić? Dokładnie podowiesz się na Witariadzie. Czyli pierwsza rzecz, zadbaj o zdrowie. Druga rzecz, zadbaj o swoje pożywienie. Jeśli musisz zjadać zwierzęta, znajdź sobie miejsce, jak te zwierzęta wyhodować. Naucz się, jak te zwierzęta hodować. Co trzeba dla tych zwierząt, jak one, co one jedzą, jak później je zjeść i tak dalej, bo są przecież takie osoby, które dalej będą zjadać zwierzęta i ja nie mam nic przeciwko temu, to jest wasz wybór. Trzecia rzecz, zabezpiecz swoje środki pieniężne lub środki wymiany. I tutaj mamy bardzo ważną część, którą bardzo dokładnie omówimy na Witariadzie w dniu trzecim. Dzisiaj tylko troszeczkę zasygnalizuję ci, że strefy, które warto, o które warto zadbać. Po pierwsze, jeśli masz więcej, czyli więcej środków wymiany, więcej pieniędzy, inwestuj. Inwestuj, nie trzymaj ich na koncie ani w domu. I osoby, które miały więcej środków, a przetrzymały je przez ostatnie 3 lata, to straciły praktycznie 50-60% swoich oszczędności, prawda? Bo mieliśmy inflację na poziomie kilkunastu procent, dochodzącą do 20, a wzrost cen mieszkań 60 do stukrotny, tak? Znaczy 60-procentowo do 100-procentowy, tak? W niektórych rejonach kraju pomiędzy 2019 a 2023 rokiem mieszkania wzdrożały 100%, tak? I mamy tutaj bardzo ważną instrukcję. Nie trzymaj pieniędzy, zacznij je inwestować, tak? My żeśmy mieli pewne oszczędności z naszych poprzednich ciężkich lat pracy w Anglii i pracy online, które żeśmy prowadzili. Zainwestowaliśmy je na Kostaryce, kupując tam ziemię, inwestując w mieszkania, w domy. To nigdy nie straci. To nigdy nie straci, na tym się zawsze zyskuje. Ja nie jestem zwolennikiem inwestycji na giełdach, w kryptowaluty i tak dalej, chociaż wiem, że część osób, która to potrafi robić, zarobiła krocie w ostatnich okresach. Ale część też osób na przykład kupiło bitcoina półtora roku temu za 260 tysięcy, przepraszam, za bitcoina, a dzisiaj bitcoin nie jest w stanie przebić granicy 120 tysięcy. I teraz te osoby, które się na tym nie znały, nadal są na stracie 140 tysięcy. Ja tego nie rozumiem, ja tego nie potrafię ci omówić, ja w to nie będę wchodził, ja nie rozumiem tego całego systemu. Według mnie to jest jedna wielka mistyfikacja, przygotowanie nas na kryptowaluty rządowe. Czyli wprowadzenie kryptowalut, które były takie rzekomo, nie wiem, uchronieniem nas przed stratą pieniądza, były po to, żeby człowiek nauczył się używać kryptowalut. Te kryptowaluty nie będą miały przebicia, bo nie został do tej pory stworzony żadny system używania tych kryptowalut. A za moment w wielu krajach na świecie kryptowaluty już zostały wprowadzone, patrz Bahamas na przykład, niektóre kraje afrykańskie, to są centralnie zarządzane kryptowaluty i one zostaną wprowadzone na jakby fundamentach tych kryptowalut, które rzekomo zostały wprowadzone jako ucieczka od systemu. Ale zaraz tu się pojawią być może osoby, które powiedzą: Mariusz, nie znasz się na kryptowalutach, nie wypowiadaj się, dlatego ja tylko dałem swoje zdanie, ty nie musisz w ogóle w to wierzyć. Ale ja wierzę w ziemię, wierzę w mieszkania, bo tego zawsze będzie trzeba, przynajmniej na teraz. Bo jeśli będzie nas coraz mniej, no to też na tym stracimy. No bo nie będzie takiego zapotrzebowania na mieszkania, na domy, na ziemię, ale jednak to będzie w jakiejś tam sferze posiadania. Jeśli masz mniej, to staraj się w taki sposób wydawać pieniądze, aby je oszczędzać. Czyli teraz jest czas oszczędzania, według mnie. Czyli to nie jest czas wydawania pieniędzy na lewo i prawo. To nie jest czas, że zarobiłem pieniądze, to sobie teraz wydam na jakieś pierdoły. To jest czas nauczenia się oszczędzania na nowo. Czyli kupowania rzeczy, które są niezbędne, które są potrzebne, ale tak naprawdę warto nauczyć się zarządzać swoimi pieniędzmi i o tym też będziemy między innymi uczyć na Witariadzie, jak zarządzać swoimi pieniędzmi, nawet tymi małymi, które posiadamy. Czyli nawet jeśli 100 zł ci zostaje miesięcznie z twojej emerytury czy z twojej pensji, co zrobić, dlaczego warto te pieniądze w jakiś sposób zamienić. I raz jeszcze podkreślę, nie czekaj na nikogo, kto przyjdzie ci ocali. Tu nie ma ocalenia.
To jest transformacja na całym świecie. To jest prowadzenie certyfikatów zdrowotnych. To jest prowadzenie nowych środków pieniężnych. To jest zmiana posiadania. Pamiętasz, jak ci pokazywałem filmy w 2020 roku? Nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy. To jest jedno z założeń wielkiego resetu. Dlaczego nie będziesz miał nic? Bo wszystko prawdopodobnie zostanie ci jednak odebrane. Dlatego nawet mówienie o tym, że inwestowanie w ziemię i domy i tak dalej może też być niewłaściwe. Chciałbym, żebyś zrozumiał tutaj, że nie ma jakby tutaj złotego środka, bo nie mam kryształowej kuli. Ale mam wrażenie, że jednak kiedy będę miał swój własny dom, to nikt mi go nie odbierze. Kiedy będę miał taką możliwość, a kupuję za gotówkę, a nie będę uzależniony od banków, to wtedy uda mi się przetrwać ten wielki reset. Czyli zabezpiecz swoje środki, zabezpiecz sposoby wymiany, ale jak będziesz miał zadbane o pożywienie i nie będziesz musiał latać do lekarzy, żeby zadbać o swoje zdrowie, oni o twoje zdrowie nie zadbają, to tam nie będziesz wydawał fortuny, bo do tej pory tam wydajesz fortunę i tracisz tam swoje pieniądze. To była trzecia rzecz. Czwarta rzecz, zdobywaj nowe umiejętności. To jest bardzo ważny element. I tutaj jednym z elementów, o którym wspominaliśmy już dla Was wcześniej i o tym też będzie dużo więcej na Witariadzie, to są tak zwani prepersi. Prepersi, czyli przygotowanie. Są w Polsce prepersi, którzy uczą dokładnie, co zrobić, jak zrobić, żeby przygotować się na trudne czasy. Kiedy nie będzie prądu, kiedy nie będzie dostępu do wody, kiedy nie będzie dostępu do jedzenia, co zrobić, jak przetrwać w lesie, jak rozpalić ognisko. No nie wiem, po prostu takie podstawowe rzeczy, których kiedyś uczyli nas w harcerstwie, których kiedyś uczyliśmy się po prostu od naszych rodziców. Dzisiaj państwo dało nam wrażenie, że może o nas zadbać i za moment nam to odbierze. Jak nie nauczymy się na nowo żyć w tym świecie, no to nie będziemy prepersami, no to niestety nie damy rady. Czyli pierwsza strefa to zdobywaj umiejętności w strefie prepersów, tak? Druga strefa, bardzo ważna, świat się bardzo szybko zmienia. Ta strefa AI, która powstaje, czyli ten świat cyfrowy, elektroniczny, odbiera mnóstwo miejsc pracy. Zamieni ten świat, w niektórych strefach, w niektórych branżach nie będzie potrzeba w ogóle człowieka. Bo komputery, bo roboty zamienią te sfery pracy. Na przykład budują teraz nowe fabryki samochodów, w których w ogóle nie ma człowieka. Tam wszystko robią roboty. A jeszcze 30-40 lat temu przecież były takie fabryki jak na Żeraniu czy w Bielsko-Białej, gdzie mnóstwo, tysiące, dziesiątki tysięcy nawet osób pracowało i budowało samochody, tak? I było kilka takich stref, sfer naszego życia, w których ludzie byli potrzebni, a dzisiaj praktycznie w ogóle ich nie ma. Dlatego zobacz, w jakiej branży pracujesz i zobacz, jak bardzo rozwinięta jest technologia cyfrowa w tej branży, technologiczna, czyli ten AI, sztuczna inteligencja. I zobacz, czy w przeciągu najbliższych 3 do 10-20 lat będziesz nadal potrzebny. Jeśli nie, to teraz jest czas, żeby się przebranżowić. Czyli znaleźć strefę, znaleźć lukę w środowisku, gdzie jeszcze człowiek jest niezbędny i przez bardzo długi okres czasu będzie potrzebny, gdzie będziesz potrzebny. Na przykład wszelkie manualne, usługowe rzeczy typu masażysta. Jeśli mówimy o zdrowiu, masaże, ja nie wiem, kiedy robot to zastąpi. Następne strefy to będą strefy akupresury, akupunktury, może kręgarze, może osoby, które generalnie znają się na zdrowiu, ale w takim bardzo dobrym słowa znaczeniu. Przestańmy zastępować zdrowie nauczeniem się informacji na temat suplementów czy leków. My potrzebujemy faktycznie nauczyć się wiedzy o zdrowiu i stać się ekspertem w tej sprawie. Za to ludzie zawsze zapłacą. Czyli szukamy miejsc, gdzie będą nadal możliwe dochody i tych umiejętności się uczymy. Wiele osób uważa, że jak skończyło szkołę podstawową czy średnią, czy nawet studia, to już więcej nie musi się uczyć. Tak było kiedyś, w tak zwanych czasach przemysłowych. Teraz mamy nową rewolucję. Przeczytaj książkę Klausa Schwaba, Czwarta rewolucja, czyli rewolucja AI, sztucznej inteligencji. W tej rewolucji człowiek staje się zbędny.
I mówią nas i krzyczą, że człowiek niedługo zostanie zastąpiony przez sztuczną inteligencję i że jest niebezpiecznie i tak dalej. My już jesteśmy zastąpieni w wielu miejscach. Pójdziesz do sklepu, możesz na komputerku naciskać, nawet na takiej żabki czy jakiejś tam innej, nie potrzebujesz sprzedawcy. Są sklepy, które powstają, już mówiąc o tych żabkach na przykład, które w ogóle nie mają żadnej obsługi. To są kontenery, gdzie apką otwierasz drzwi, takie w Warszawie tutaj widziałem. Otwierasz drzwi, wchodzisz do środka, nawet nie musisz skanować tych swoich zakupów, ściągasz je tylko z półki, jakieś kamery cię obserwują, nie musisz nawet przykładać swojej karty, wychodzisz, dostajesz SMS-a, że zrobiłeś zakupy. Taki świat przed nami. Jedni powiedzą, to jest świetny świat, ale inni powiedzą, no zaraz, zaraz, a co będą robić ludzie? W jaki sposób będą mogli zarobić na życie? Dlatego zdobywaj umiejętności w tych sferach życia. Teraz jest na to czas, w których będzie człowiek cały czas potrzebny. I o tym również na Witariadzie specjalnie cały dzień zapraszamy ekspertów w tych strefach, żeby wam pokazać, jak w tych czasach zmiany, można powiedzieć trudnych dla wielu, jak się dopasować i co zrobić, jak znaleźć nowe umiejętności. No i piąta strefa, o którą warto zadbać, to jest strefa, ja ją nazwę psychika, dusza, wiedza. Psychika, dusza, wiedza. I tutaj po pierwsze, w jaki sposób zadbać o swoją psychikę, aby nie dać się złamać. Wiele osób zapomniało na przykład, jak komuna rządziła w Polsce, gdzie członkowie tak zwanej Solidarności, czyli opozycji, chcieli ją obalić. I byli aresztowani na ulicach i byli przetrzymywani, torturowani, bici, żeby ich złamać. Dzisiaj rzekomo nie ma takich sposobów, bo jest demokracja. Nie można kogoś niby zatrzymać, pobić, łamać, dowiadywać się rzeczy, które on chce ukryć. Ale to nieprawda, że to odeszło w niepamięć. Popatrz Chiny. I teraz to, co prawdopodobnie ten nowy rząd światowy chce wprowadzić, to on chce wprowadzić na cały świat system chiński. A w Chinach jest totalna komuna. Czyli ta totalna komuna jest tuż za drzwiami, tuż za moment do nas przyjdzie. I jeśli nie będziesz silną jednostką, to bardzo łatwo będzie cię złamać. Jeśli nie będziesz dbać o swoje zdrowie, to powiedzą, chcesz przyjść do lekarza? Przyjmij następną dawkę. Nie będziesz miał nic do jedzenia, zamknięta będzie żabka, bo tylko apką otworzysz, na której będzie twój certyfikat ostatniego zastrzyku. Nie będziesz miał co zjadać. Nie będziesz potrafił w tej nowej rzeczywistości zarabiać pieniędzy, to nawet nie dostaniesz tych kryptowalut na swój portfel. Nie będziesz miał umiejętności przetrwania, to bardzo szybko cię złamią. Dlatego warto zadbać o swoją psychikę, nauczyć się sposobów poprzez medytację, poprzez świadome myśli, poprzez mnóstwo sfer w swojej głowie. Teraz jest czas przemiany, szybkiego przyspieszenia. Mówiliśmy o tym, era wodnika. Wszystko jest jasne, wszystko zostało wywalone na zewnątrz, cała obłuda świata została pokazana i teraz trzeba na tą obłudę popatrzeć, stać się obserwatorem i stać się kreatorem swojego życia. I do tego jest projekt Odmładzanie na Surowo, do tego jest Witariada. Żebyś mógł się nauczyć kreować swoje życie na nowo. Następna sfera, do której będziemy chcieli was zachęcać, to jest tantra. Ponieważ odkryliśmy wiedzę, my wiemy tej wiedzy dosłownie tyle na razie. Natomiast chcemy wiedzieć aż tyle, albo nawet i tyle. Tantra, czyli energia seksualna, najsilniejsza energia na świecie, którą udało nam się odkryć przez przypadek, nie przypadek i tak dalej, która jest szóstym filarem w projekcie Odmładzanie na Surowo. Ten szósty filar powstaje, bo my się uczymy. Ten szósty filar również będzie omawiany na Witariadzie, abyście mogli zrozumieć, gdzie prawdopodobnie boska energia w nas jest. I jak tą boską energię wydobyć. Jak tą boską energię wykorzystać do tego, aby stać się najsilniejszą jednostką na świecie. No i dodatkowo kursy różnego rodzaju, ale też z bardzo konkretnej wiedzy. Nie wiedzy ogólnej, nie wiedzy banalnej, bo czasy ogólnej i banalnej wiedzy się skończyły.
Potrzebujemy zdobyć wiedzę bardzo konkretną. Bardzo konkretną wiedzę, która pozwoli nam przetrwać te najbliższe lata. I na Twoje pytanie, które zadajesz mi w komentarzach, Mariusz, to jak się przed tym wszystkim ustrzec? Przede wszystkim przejąć kontrolę nad tym, co w swoim życiu tworzysz. Masz 5 stref, które ja uważam, że są najważniejsze. One oczywiście są do rozbudowania, dlatego strefa zdrowie jest tak bardzo rozbudowana w projekcie Odmładzanie na Surowo. Strefa jedzenie, bardzo mocno rozbudowana. Zabezpieczenie środków pieniężnych i tak dalej nie jest naszym konikiem. Dlatego zapraszamy ekspertów i będą w naszej strefie eksperci, którzy pomogą Ci zarabiać pieniądze. Zdobywanie nowych umiejętności, jak również dbanie o swoją psychikę, duszę, kursy, swój wzór do naśladowania. I te, kiedy zadbasz o te swoje strefy, przestaniesz myśleć, że ktoś Cię przyjdzie, uratuje, tylko będziesz jakby kontrolował swoje życie od rana do nocy, staniesz się prawdziwym mistrzem w tej wiedzy, to będziesz osobą nie do złamania. Nawet jak przyjdzie totalna komuna, to Cię nie złamią. To będziesz osobą, której się po prostu nie złamie. To będziesz osobą, która się nie złamie i nawet jeśli powstanie, a na pewno powstanie, bo mówią o tym, że to będzie wprowadzone 1 lipca, pewnie obostrzeń jeszcze wielkich nie będzie, ale powoli będą gotować tą żabę, może do następnego rzekomego zagrożenia świrusowego. Jeśli zadbasz o siebie, to globalny cyfrowy certyfikat zdrowotny nie złamie Ciebie, nie ograniczy Ciebie do niczego, bo będziesz osobą, która wszystko kontroluje. Kontrolujesz swoje zdrowie, kontrolujesz swoją psychikę, kontrolujesz swoje jedzenie, kontrolujesz swoje dochody, oszczędzasz. Nie wydajesz niepotrzebne pieniędzy na rzeczy, które Ci są niepotrzebne. I jesteś osobą, która kontroluje swoje życie od rana do nocy. Czego Ci naprawdę serdecznie życzę. Mam nadzieję, że ten live, chociaż był bardzo długi, był wartościowy. Jeśli tak było, to dzięki za wszystkie paluszki i serduszka, to jest Twoje podziękowanie dla mnie. Jak również za podzielenie się tym materiałem z innymi. Pod spodem wkleję Wam kilka linków z kanałów angielskojęzycznych. Bo niestety w Polsce jest bardzo dużo kanałów, które chcą nam przekazać wartościowe rzeczy, natomiast mają troszeczkę inne podejście do tej całej strefy wielkiego resetu. I teraz jest dużo osób, które odwracają Waszą uwagę, czy to przez demokrację bezpośrednią, czy to przez jakieś suplementy, czy to przez jakieś marsze po ulicach i tak dalej, po to, żeby odwrócić Waszą uwagę od tego, co jest najważniejsze. Żebyście mogli przede wszystkim przejąć kontrolę nad tym wszystkim i stać się najsilniejszą jednostką, której nic nie złamie, nawet do roku 2030 i ponad 2030. I będziesz mógł spokojnie żyć te swoje 100-150 lat, ile zdecydujesz na swoich własnych warunkach, w swoim własnym miejscu. I to tyle na tą chwilę. Miejcie cudowną niedzielę, cudowny dzionek i trzymajcie się cieplutko. Cześć!